A ja już myślałem, że dzisiaj wolne. Premiera Assassin's Creed Mirage jest tuż za rogiem. Tytuł jest reklamowany jako powrót do skrytobójczych korzeni serii, o czym dobitnie stara nam się przypomnieć Ubisoft. Wczoraj wieczorem opublikowali fragmenty gameplayu o przygodach Basima, który jest w całości poświęcony skradaniu i dyskretnym eliminowaniu wrogów. Gracze na razie przyjmują materiały i zapewnienia wydawcy z pewną dozą nieufności. Premiera gry już w ten czwartek i dopiero wtedy się przekonamy, czy Francuzi dotrzymali obietnic. Już za niedługo, bo 9 października wystartuje Steam Next Fest. Wtedy też zostanie udostępnione demo V Thaumaturge, którego producentem jest Fool's Theory, odpowiedzialne m.in. za powstający remake pierwszego Wiedźmina. Tytuł zabierze nas do Warszawy z początku XX wieku, gdzie to przyziemne sprawy z okresu późnego zaboru rosyjskiego będą się mieszać z nadnaturalnymi wydarzeniami. Jedyne czego aktualnie nie wiemy, to kiedy ten nowy turowy RPG zadebiutuje. Studio Starbreeze ujawniło plany rozwoju Payday 3 na najbliższe miesiące. Według tego, co udostępnili twórcy, na ten moment skupią się oni na łataniu gry i poprawianiu różnych elementów rozgrywki. Natomiast gdzieś w listopadzie, poza tutaj znowu dalszym ulepszaniem gry, pojawić ma się dodatkowa zawartość i nowe funkcje. Co ciekawe, studio zaplanowało już pierwsze płatne DLC. Nazywać się będzie Syntax Error i zadebiutuje jeszcze zimą tego roku. Śladami niedawnych zwolnień w Epic Games poszli tym razem twórcy The Last of Us czy Uncharted. Według źródeł serwisu Kotaku, Naughty Dog w ubiegłym tygodniu zakończyło współpracę z 25 osobami. Serwis poinformował również, że zwolnionym nie zaoferowano żadnego rodzaju odprawy. Warto podkreślić, że podobno żaden z pracowników pełnoetatowych nie pożegnał się ze studiem. Niewykluczone, że owa redukcja pracowników może negatywnie odbić się na wyczekiwanym przez fanów wieloosobowym spin-offie The Last of Us. Popularna kosmiczna strzelanka Everspace 2 otrzymała aktualizację o nazwie Armed and Dangerous. Patch wprowadził m.in. zestaw przedmiotów, atrybuty dla towarzyszy, perki dla statków, katalizatory do rzemiosła czy moduły skrzydeł. Ponadto wprowadzono też poprawki do ścieżki dźwiękowej, a na dodatek gra otrzymała wsparcie dla systemu macOS. Twórcy również pochwalili się planami na przyszłość. Wyjawnili w nich, że wiosną przyszłego roku zadebiutuje wielka aktualizacja o nazwie Incursions, a latem autorzy pojawią się na targach Gamescom, gdzie to przedstawią dalszy plan na rozwój gry. Już 10 października zadebiutuje 6 sezon w Battlefieldzie 2042 o nazwie Dark Creations. Aktualnie studio udostępniło 2-minutowy zwiastun, który nie zdradza zbyt wiele. Natomiast z wpisu DICE na X-ie wiemy, że do gry trafią dodatkowe gadżety i uzbrojenie oraz nowa klaustrofobiczna mapa. Warto tutaj dodać, że EA zapowiedziało wprowadzenie nowych zabezpieczeń przeciwko oszustom. Miłego wtorku życzę.